Salut! Cześć, siemaneczko, z tej strony trener Paweł i trener Kamil. Siemanko, już wychodzę. Czyli wasi ulubieni trenerzy z Akropasji. Dziś mamy sobotę. Jak dla nas? Wyjątkowy dzień. Bo w każdą sobotę szykujemy dla was coś niesamowitego. Zazwyczaj były to open session na naszej sali, ale jak sami widzicie, nie jesteśmy na sali. Jesteśmy pod Słupskim Ratuszem i za chwilkę spotkamy się tutaj z naszymi zawodnikami, dosłownie, dokładniej mówiąc, z zawodnikami grupy E i grupy C. Zabieramy ich w naprawdę wyjątkowe miejsce, jakim jest hala Leszka Blanika w Gdańsku, czyli jeden z najnowocześniejszych obiektów sportowych w Polsce. Bo jak stare porzekadło mówi, z kim przystajesz, takim się stajesz, a więc my staramy otaczać się najlepszymi z najlepszych i właśnie z takimi trenujemy. Także zapraszamy was na wyjątkową przygodę i na wyjątkowe warsztaty akrobatyczne z Akropasją. When you want to get off the darkest ground, the gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. Żyjecie! Lewy! Środek! Czas najwyższy na mały postój i nie można przejść obojętnie oczywiście obok najnowszych trendów i nagrywania TikToku. Ruszyła maszyna, spójrzcie ile nas jest. Za moment wejdziemy do najnowszego w Polsce obiektu szkoleniowego, jakim jest hala Leszka Blanika. Mamy nadzieję, że ten obiekt zrobi na nich tak ogromne wrażenie, jak zrobił na nas, kiedy byliśmy tutaj pierwszy raz 2 lata temu wraz z Kamilem i z Kubą, i że również na was zrobi ogromne wrażenie. Trening trwa najlepsze, a raczej dobiega już jego kres, bo nasi podopieczni dostali właśnie te magiczne 10 minut, które było im obiecane za ich profesjonalną postawę, za ich świetną dyscyplinę w pracy z nowymi trenerami. Także my jako trenerzy, tak, my jako trenerzy, Kamil i Paweł, jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że udało nam się zrealizować kolejny cel, kolejne marzenie, zabrać naszych podopiecznych i pokazać im ten wspaniały, ogromny, jak sami widzicie. Wow, widziałeś to? Ogromny, wspaniały, ekstremalny świat gimnastyki i akrobatyki na najwspanialszym obiekcie w Polsce. Hala Leszka Blanika. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When
Bam! Jesteśmy. Po tym wspaniałym dniu wypadałoby jeszcze nagrać tylko zakończenie filmiku, a więc zakończymy ten materiał. Za chwilę każdy z nas się rozejdzie w swoją stronę. Jak widzicie, jesteśmy już w domu. Jesteśmy u mnie teraz. U Gostoma. Dobra, mniejsza o to. W każdym bądź razie to jest tylko informacja, że dzieci bezpiecznie dotarły z nami do celu, czyli do hali Leszka Blanika, gdzie odbyły się fenomenalne warsztaty akrobatyczne ze wspaniałą kadrą trenerską, której bardzo dziękujemy za gościnę i za opiekę nad nami i za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i możliwością trenowania właśnie w tak ekstremalnie profesjonalnych warunkach. Dzieci również dotarły bezpiecznie z powrotem do swoich rodziców, do domów. Także im bardzo dziękujemy za zaangażowanie, za dyscyplinę, jaką się wykazały i za to, że z nami byli. Również jeszcze jedne wielkie podziękowania dla biura turystycznego Eurotours, które właśnie zapewniło nam bardzo komfortowe, wygodne i bezpieczne warunki. Podpisujemy się czterema rękoma pod tym, że jakość jest autentycznie sprawdzona przez nas. Tak jak widzieliście na materiale, tak jak widzieliście w relacjach, robiliśmy wszystko, co w naszej mocy, żeby jak najwięcej wyciągnąć radości, endorfin, które tam były na sali, no to było nie do opisania, nie? W ogóle coś, co się tam działo i że dzieci mogły pod profesjonalnym okiem trenerów ćwiczyć po prostu. Tak, i właśnie w ostatnich słowach od trenerów dostały bardzo ważnego tipa i my w tym filmiku jeszcze o nim powtórzymy, bo to jest jedna z najważniejszych rzeczy, które powinny zapamiętać i które wy, nasi drodzy widzowie, również powinniście, o których również powinniście pamiętać w trakcie swoich treningów i rozwijania swojej pasji, niezależnie od tego, czym ona tak naprawdę jest. W pierwszej kolejności to, co robicie, ma wam sprawiać radość, fun. Ma sprawiać, że jesteście szczęśliwi. Po drugie, ciężka praca i zaangażowanie leży po waszej stronie. To cena, którą musicie zapłacić za punkt trzeci, efekty, tak zwane nagrody, wyniki, czyli to wszystko, do czego dążycie. Ok? I chyba tą myślą zakończymy dzisiejsze nagranie. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie materiału, za to, że z nami jesteście, za to, że dzięki wam rośnie nasza społeczność, bo akropasja to wy razem z nami. To dla was i z wami robimy akropasję. Także dzięki raz jeszcze, suby, lajony, dzwony, dajcie znać w komentarzu, jak wam się podobają nasze materiały i do zobaczenia w kolejnej akro szalonej przygodzie. Elo. Elo. Hej. Elo. Cześć. Siema. Hej. Na razie.